Witam. W swojej krótkiej właściwie karierze spotkałem się już kilka razy z różnymi amigami i bardzo często dotykał je ten sam problem. Mianowicie brak napędu, bądź niedziałający napęd, bądź uszkodzony napęd. Jak można poradzić sobie z problemem braku stacji dyskietek? Zostańcie ze mną, ja jestem Beginnowem, a to jest Amator Kabli. Zapraszam. Jak już dobrze wiemy, bądź nie, Amigi dysponowały odrobinę innymi napędami niż komputery ostatniej epoki, tej gdzie jeszcze te napędy się montowało. A co za tym idzie, przełożenie napędu PC w miejsce tego amigowego nie będzie działać tak po prostu z marszu. Musimy wykonać drobną operację. Możemy przerobić stację, kupić stację, polecam stację od pana Mariana na Allegro. Natomiast jeżeli chcemy to zrobić doraźnie, bądź po prostu, nie wiem, nie lubimy wydawać pieniędzy, bo wolimy sami sobie przy czymś pogrzebać i ja jestem tego świetnym przykładem, to możemy przerobić sobie taśmę. Przede wszystkim przerobienie kabla nie wymaga lutowania, a przynajmniej nie tak zaawansowanego, jak miałoby to miejsce na przykład na płytce, gdzie trzeba podlutować to i owo, bądź przeciąć ścieżkę, co zresztą w moim przypadku skończyło się uszkodzeniem jednej stacji, ponieważ jedną ścieżkę przeciąłem, inną wyrwałem. Stacja do teraz nie chodzi, ale będę próbował ją naprawić, więc może i mniej kosmetyczne, ale za to równie dobrze działające i zawsze można tą stację podłączyć i do Amigi, i do PC-ta. Jedyne, co będziemy potrzebowali, to taśma FDD, ta 34-pinowa, nożyczki, być może kombinerki, ewentualnie i madło, chociaż opcjonalnie i bardzo, bardzo opcjonalnie dioda prostownicza. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jakie zastosowanie w układzie, w tym układzie, ma dioda prostownicza. Wiem, jak nazywają się sygnały, gdzie idzie jeden do drugiego, natomiast nie mam w dalszym ciągu pojęcia, po co jest ta dioda, skoro ten sygnał jest jakby jednokierunkowy, a przynajmniej tak to zapamiętałem. Być może jestem w błędzie, w każdym razie dioda ta nie jest tak super potrzebna. No chyba, że się okaże, że jakaś stacja nie działa i po prostu o tym nie wiedziałem, to wtedy przepraszam, co złego to nie ja. W każdym razie sprawdziłem to na bodaj 8 stacjach. Żadna z nich nie wymagała diody prostowniczej i działała bez zarzutu, z wyjątkiem jednej, ale do tego dojdziemy. Stacje amigowe od tych nowszych różniły się przede wszystkim ustawieniem zworki S0 zamiast S1 i brakiem czujnika gęstości dyskietki, co skutkuje innym sygnałem na taśmie w tym samym miejscu, gdzie stacja HD wysyła informacje o pojemności dyskietki. Do przerobienia może nam posłużyć oryginalna taśma FDD z Amigi, choć jeśli dysponujemy jakąś pecetową, nie będzie to żadna przeszkoda. Zakręcony fragment taśmy to właśnie wysyłanie sygnału Select do stacji z ustawioną zworką S1. I mogłoby to wystarczyć, gdyby Amiga dysponowała osobnymi sygnałami włączenia silnika. Niestety taśmę trzeba będzie wówczas wyprostować. Klamry na taśmie FDD służą raczej do jednorazowego zaciskania na kablu. Są dość kruche, ale przy odrobinie wprawy można ich użyć kilka razy, tak długo jak kabel składa się z plecionek, a nie z pojedynczych drutów. Wówczas może pojawić się problem z przewodzeniem. Z reguły nowsze taśmy FDD są nieco przydługawe, ale można je bez problemu skrócić. Polecam upewnić się, że klamra nie ma żadnej dziury zaślepionej i że jest na taśmie tak samo usytuowana jak ta z drugiej strony kabla, by bez problemu wchodziła we wcięcie stacji HD. Warto sprawdzić, czy zęby klamry wchodzą w odpowiednie żyłki na taśmie FDD. Do ponownego zaciśnięcia klamry w pełni wystarcza i madło, nawet takie zmęczone jak moje. W większości kabli FDD pierwszy pin na taśmie zaznaczony jest na czerwono.
kabel po przerobieniu będzie działał tylko w jedną stronę, więc dobrze jest zaznaczyć, która wtyczka będzie podłączona do płyty głównej, a która do napędu. Według schematu przerabiania taśmy przecinamy pin 34. Później przecinamy pin drugi. Możemy go przeciąć razem z pierwszym, ponieważ wszystkimi nieparzystymi pinami idzie masa. Nie muszą być podłączone wszystkie. Ułatwia nam to robotę. Zresztą jedna dłuższa odcięta żyłka przyda się na później. Teraz musimy odizolować żyłki 10 i 12. Tak jak wcześniej 11 też można odciąć, nie wpływa to na pracę stacji. Od strony płyty głównej odcinamy żyłki 11 i 12, a od strony stacji odcinamy 10 i 11. Drugi od płyty głównej łączymy z pinem 34 od stacji. A resztę żyłek, która nam została, łączymy razem. W tym celu przyda nam się czerwona żyłka, którą odcięliśmy wcześniej. Uwaga! W miejsce łączenia pinu 34 z 10 od płyty głównej schemat zalecał użycie diody prostowniczej w kierunku od 34 do 10. Ja tej diody nie zastosowałem i nie zauważyłem różnicy podczas testów poszczególnych stacji, choć dioda może się w kilku przypadkach okazać niezbędna. Tak przygotowaną taśmę można użyć teraz ze stacją HD, pamiętając przy tym, która wtyczka idzie do płyty głównej, a która do napędu. Oczywiście dobrze jest zaizolować łączenia kabli, a nawet uprzednio użyć lutownicy. Ja zrobiłem ten kabel dla testów, więc zostawiłem go odizolowanego na potrzeby ewentualnego rozłączania sygnałów. Oto test stacji, które posiadałem. Zielony ekran oznacza poprawne wczytanie ścieżki z bootblockiem. Każdy z tych napędów przeszedł też test endosowy, gdzie stacja sterowana jest zależnie od programu, a nie od Kickstarta. Dajcie znać w komentarzach, jeśli znacie przypadki niedziałających stacji.